czy coś takiego. Czy z PTO. PT my to nazywamy. I a tu jeszcze. Tu walę ogólnie na buffa Eno. Bo. Dobre, skończyło mi się miejsce na dysku. Ostatnie zdanie to coś tam mówiłem. Że robię tylko na buffa. Bo ten. No, reszta skill mi jest niepotrzebne. A. Mam badać wszystkie 3 skille na buffa. Tak, mogę buffnąć. No, tych nie mogę buffnąć. No dobra, no to tyle. Tylko nie pamiętam teraz. Tak, co było? O czym ja to dokładnie mówiłem? Dobra. No to zobaczymy jeszcze. Co my tu mamy na tych postaciach? Tu mamy jeszcze. No nic ciekawego, no. Nic ciekawego. Teraz kolejną postać. A czy konto? Dobra, no to wchodzimy. Tu mamy ninja, 55 level. Danger. Oczywiście danger. Tak. Co tu to nie. Tak. O kurczę. A ten obraz trochę za wielki. No nic, zobaczymy jak to będzie. Już był przedtem za wielki, a teraz jeszcze trochę większy. No dobra, zresztą, dobra. Tu mam dużo itemów plus 9, jak łuk. Jelonek znaczy plus 9. Koziki plus 9. Branko plus 9 na 18. I co tu jeszcze mamy plus 9, no nie wiem. Plus 8 mamy. Plus 6 na 54 level. I takie troszkę słabsze inne. Tu nie rozwinąłem dość dużo. Bo tu no rozwijałem przy okazji. Jak kudro po z metka to używałem, nie sprzedawałem. Tu są skille. Ta niewidzialność na jeden mam. Zasadzka na M4. Z niewidzialności, z zasadzki to więcej walimy. Kurczę, inne kreatury mam. Dobra, bo jak teraz mam F1, F2, F3, F4. To nie zadziała. O, F1. Bo wyłączyłem te opcje, bo tu mam dwie opcje. Jak jest włączone, to inne guziki działają. Dobra, nieważne. Po tym jest. Wirujący sztylet na M6. Szybki atak. Na 15. Nie chciałem się już bić levela tą postacią. I tyle. A tak jeszcze była lepsza postać. Dobra, to by było tyle. Tu walimy oczywiście wit i zręczność. Akurat to taki level mam, że wit na maksa i zręczność na maksa mi się zdaje. No. Dobra, i to tyle by było. Żebym nie przedłużał, bo ja to tydzień temu nagrywałem tamto, albo i dłużej bym się. Bo kupiłem na PlayStation nową grę, to hopie. Musiałem pograć sobie. Tu nie ma nic, dobra, idę dalej. Chwileczkę zupełnie za postacie. Trzeba wejść i zobaczyć. Oj.
Nie pamiętam co to za konto. Czy to konto normalne, czy... A, to jest mój ten. Zapomniałem. Mój dropper nowy. Znaczy najnowszy, co ostatnio zrobiłem i korzystałem z niego. I ostatnio korzystam z niego w DT. Mieczyk FMI, znaczy się plus 9 żelazny hełm, plus 9 zbroja, plus 9, znaczy jesteś czwarty level, plus bransoleta plus 9, ebonitowe plus 9, buciki zemdlenia, naszyjnik zemdlenia, tarcza jedynie słaba plus 6, no NNO tu mam, tu na zatrucie mam mieczyk, jakby co. No i tu mam takie, a tu mam te takie słabsze itemki. Tak, jak zgadnicie, jak wiecie, to połowa ek to jest od mojego woja. Pytacie co teraz dropiem, no ostatnio dropałem te pamiątki. Na tę misję. To do Sury dropałem, bo to Sur nie będę dropał, bo to co to dropać. Bo na woju to zrobiłem. Dobra, on to też nawet kasaje trochę. Co tu jest? Aha, to jest to, dobra, dobra. Potem będę pokazywał jak się bije, jak to TP, ale teraz pokazuję co to wojownik, to wiecie, wid, siła. Tu jeszcze chyba nie ma na maksa wszystko, nie. Dobra. I to tyle. O, dopiero rano. 9:00, dopiero wstanąłem. Ej, ale coś muszę robić, bo nudno tak mnie. A cztery pacerni leciał, to się obejrzałem. Tak. Dobra. Tu była jedna postać, dobra, to logujemy. Kolejna kartka. Konto od kolegi, co już nie gra. Możemy zobaczyć w sumie, co ja tam zrobiłem. Jakie hasło? A hasło te, dobra. Tu mamy... A tu już jest 49 level. Te buff... A te drugi buff leczenia, tylko że poszedłem tu w skille zwiększenia ataku i zwinności. Tak, i tu jest właśnie na G1, a siła tak udaje ciszyć praktycznie tyle co nic, ale zawsze coś. Szybkość atakuje M7, czyli dość dużo, szybkość ruchu plus 27, czas ładowania minus 23%, czyli szybciej ładuje się skilla. No a leczenie też tu waliłem, chyba teraz będę walił do końca, bo te ataki to się nie opłaca. Tak, tu kupiłem, o, tu jest antyczny dzwon plus 9, kupiłem chyba, nie wiem, plus 4 albo plus 5, nie pamiętam, chyba plus 4. Jak te ceny już były dość drogie, a te plus 4 dzwony jeszcze były dość tanie, nie? Bo teraz to na pewno będą jeszcze droższe. I weszłem do mojej gildii Kowala i na przymo ulepszałem i mam plus 9. No to ostatnie co ulepszałem. Tak, zbroję tu nie mam zbyt wypasioną. Od szamanów zbroję tu nie ma nic ciekawego. O, tu jeszcze jakiś naszyjnik fajny trafiło się. O, już więcej pierwszy. Tak. Pomocniczy, bardzo dobry. Ten najbardziej do bodego ta szybkość. Tego, zwinność, znaczy, no, zwinność przydatna. A tam jak puścisz 3 ataku dajesz do mojego woje body, to nawet lepiej, no. Tak, i co my tu mamy dalej? Dalej mamy zaś jakieś konto. Ale wejdziemy w nie, ale to jest chyba konto, na którym mam od innego państwa.
No źle wpisałem. Na pewno te hasła, co jest napisane? Ja. Musiałem się pomylić. Mam pierwszego levela i 22 levela. Tak sobie grałem. Lecimy w 22. Ten pierwszy pewnie tanka ich. Znaczy ten pierwszy chyba do porozumienia ogólnie dałem, żeby tamka XP przeważnie jestem nim. Jak jakiś niebieski albo czerwony wejdzie, to wchodzę tym niebieskim i do nich zagaduję. Bo nie ma czasu na te pierścienia języka, a itp. Dobra, a to też coś, jakieś itemki są. Dobra. A jednak ludzie w to grałem jeszcze. Nie znudziło im się to. Coś mi atakuje. Ach, dobra. Znaczy nie w grze, w realu. Jak już ktoś pyta, co mnie atakuje. Dobra. Jakieś małe zwierzątko. Robaczek. Dobra, nieważne. Dobra, tu już nie ma co pokazywać. Teraz jedynie pokazywać. A tu mam inne hasło, ale ja znam prawdziwe hasło z tego konta. Konta od mojej siorki. O, nie wiem, czy się pomyliłem. Teraz dobrze będzie. Tu ma jakieś takie postacie, ale ma 75 level, bo ja przestałem grać, a ona dalej gra. W sumie teraz ostatnio po formatach zrobiłem to kilka dni przerwy miała od Simsów. I Simsy wygrane, i zaś Simsy gra. Nie wiem, czy coś gra. Tu widzę, że maska ma, no ona to gra, no. Co zrobić, no. Jej nie zabraniam. Ja bym w sumie też grał, ale mi się w sumie nie chce nabić levele, no. Ja bym było coś lepszego niż nabijanie levela, bo jedynym celem to jest nabijanie levela. A mnie już się nudzi to nabijanie levela. Tak, tu ma na G1. To jest pomoc. Pomoc. Strzelający smok też ma na G1. To pokażę. Rzut smoka na małem 10. A to jest błogosławieństwo na 10. Czytać kuj nie będę, niech się sama poczyta. Dobra. Co jest? A nie ten guzik. Dobra. Oj, nie trafiło. No i tyle. Fajnie to wygląda. Tu mamy jeszcze takie coś. No i tyle. I tyle. Też ma antyka. Gdzie ma antyka? No nie wiem, może ma w magazynie, ale mi się nie chce do magazynu iść. Trochę skromniejszy kwipunek z niektórych itemków, ale niektóre ma plus 9. Ale to mu plus 9 zbudowane, a to pewnie ma pożyczone. Je założę. No ale nie będę wnikać. Ale gdzie ma tego antyka? Chciałem wam pokazać. Bo to było ciekawe, to był początek gry naszej. A czy mój już był trochę dawniejszy, ale od niej to był początek taki. I antyk w sklepie był plus 9 za chyba 11 milionów. A to była taka cena, że masakra, nie? Nie szło po prostu takiej ceny uzbierać, nie? A ja miałem gotówki odłożonej. I my jak zaczęli, to od rana my zarabiali kasę na małżach, na tym, ale tak to nie było takie drogie, żeby ten małża teraz tyle kosztuje, że szok. Ale to było dość tanie, nie? I my różne rzeczy posprzedawali, to my dokładnie uzbierali ile trzeba, a to do końca wieczora nikt tego nie kupił, sklep stał cały czas i my to kupili. Oczywiście masiorka mnie spociła, nie? Wtedy. Za te spłacone kasy też coś kupiłem, ale nie pamiętam co.
No, bo to wtedy było tanio, to jak ona mi tamta kasa dała równo kasa, to wtedy też i tym kupiłem. Tak, co tu mamy jeszcze? Tu już ma 75 level, to już ma to dość dużo. Ciekawe czy... Aha, bo ona robi teraz ten u biologa, nie? Zatańczymy jeszcze raz, ostatni raz. Jeszcze się nie przebudziłem. Ja musiałem wodą się oblać. Dobra. I żeby nie przedłużać, nie wiem, kiedy najlepszy taniec. No dobra, no to tak zakończymy. Tu mamy kolejne konto. O, wyloguj. Dobra, co na tym koncie mieliśmy? A, konto od kolegi, a ja tam chyba zrobiłem jakąś postać. No, nie wiem, nie wiem teraz, czy zmieniłem mu na jego hasło, czy na moje hasło. Bo chyba nie wiem, czy gra. No, bierzemy jego hasło. Oj, nieprawidłowo coś. To wpiszemy moje hasło. Kurde, też nieprawidłowo. Może od niego wpisuję w ogóle coś. Zaraz zobaczymy. A ja. To może coś poprzykręcałem. A, bo już wiem co. Tak, co my tu... Oj, shit. Co ja to nacisłem? Dobra, nieważne. Tu mam Ninja Archer. Na ten... na szybkość ruchu. Czyli tak zwane to jest zwinność, czy jakoś to tam nazywam. Nie pamiętam teraz. No ja pierdolę. To jest... A, bezszelestny hut. Czyli bezszelestny hut plus zbroja plus buciki dość takie plus buff na szybkość ruchu, to można nieźle polurować. Wyciągałem tu bez żadnej buteleczki, to kurde, dość dużo. Teraz 159. Dobra. Tu nie ma niezwykłego, a tu mamy M8, M8. Nie mamy chyba Q. Bo ja to czytałem na bieżąco. A teraz nie mam Q. No, zaczynam grać powoli, jak teraz to nagrywam. Będę pokazywał metki, będę atakował. Jakieś inne misje pójdziemy. Królowa Pająka, to już chyba nie wiem, czy już to mówiłem. Rozpierdziele mnie ten serwer. Dobra, nie wiem co tu dalej mamy. Dalej mamy jakieś konto, ale tu chyba konto. Chyba konto, które coś tam używałem, nie wiem do czego. Ale chyba. Teraz je chyba usunąłem wszystkie postacie. Jest państwo w czerwonych. Na tłumacza do czerwonych. A czy to tam chyba nic takiego niezwykłego było? Jakieś itemy może do expo, a tam chyba były jakieś. Ja to może chyba był 25 level czy 20, jakieś takie granice na małpy to były na medale. Tak, kiedyś się na medalach zarabiałem. Potem się to kiedyś znudziło, potem się na metkę zarabiało i tak się na okrągło przerzucało. Tak, a było zapotrzebowanie na medale, to się na medale tylko chodziło. Wiecie, do koni, żeby ulepszyć konie. Aha, tak. Ja pamiętam, jakiś gościu 10 medali wyciepał. Akurat weszłem do miasta, drugiego miasta. I koleś wyciepuje medale. Chyba prawie... No wszystkie praktycznie zgadłem, chyba oprócz jednego albo dwóch. Bo ja latałem z początku tylko za nim. Jakiś wariat. Albo okradli mu konto, wiecie. Jakiś inny kościół wyszedł i wyciepywał, wiecie. Albo takie coś mogło być. Albo to był po prostu wariat, który wyciepywał medale. Tak, tu nie ma nic niezwykłego.
wioska czerwonych, który też napadałem na nich. I będziemy napadawać na filmikach, o to się nie bójcie. Jakoś to zorganizujemy. Pewnie moi koledzy grają, masz Arka Kratą, masz jakichś kolegów. Znaczy, powinna mieć kolegów, którzy pomogą jakieś bitwa zorganizować. A teraz mnie ludzi gra, ale może silniejsi są. No nie wiem, ja pamiętam, ja sam napadałem i kurde wygrywałem, nie? Bo ja nabiłem dość szybko, a czy jak ja zaczynałem, to już było chyba 70 level na twierdzy największy. To jak nabiłem 50, 60, a czy od 50 do 60, tak jak już napadałem, to moja postać była dość silna. Ona się ciągle rozwija. To jest każdym dniem była coraz lepsza, tak powiem. Następne konto to mamy. Tak, tu już będę wybierał, bo już jest coraz mniej. I tu mam dwa ostatnie konta, które ostatnio założyłem, co było wolne. Tak, w razie czego one chyba są albo po jednej postaci pierwszolevelowych. Tak, w razie czego i od mojej siorki chyba też. Wiecie, na rzeczy, jakby coś się działo.